Witam bardzo serdecznie. Będziemy mieli możliwość wysłuchania dyskusji, ewentualnie później zadania pytań na temat tego, jak można poprowadzić swoją karierę w branży IT. A rozmawiać będą pani Anna Foltyniak z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, która zajmuje się rozwojem startupów, prowadzeniem szkoleń, wykładów i szeroko pojętą przedsiębiorczością. Pan Piotr Nędzyński z firmy produktowej, dość dużej z Krakowa, jest także współtwórcą krakowskiej społeczności startupowej Hive. Pan Arkadiusz Kwaśny, prezes spółki usługowej, która tworzy oprogramowanie, a także człowiek, który pracował z wieloma startupami. I pan Michał Czyż, propagator idei open source, wiceprezes fundacji. A zdradzimy, która jest współorganizatorem Dni Wolnego Oprogramowania. Ja mam swój mikrofon, oni mają swój mikrofon, także możemy zaczynać. Pierwszy temat, już troszkę było o tym mowy podczas wystąpienia Michała, że w szkole warto uczyć się języka angielskiego. Moje pytanie jest takie, na co warto poświęcić swój czas, będąc w szkole, będąc na studiach, aby później móc się odnaleźć w branży IT? Czy można już wtedy zacząć coś robić? Mam mikrofon, mam przewagę. Mogę zacząć, opowiem trochę, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto po studiach myśli o tym, żeby zacząć samemu. Zacząć z takim drobnym startupem, na przykład w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, albo po prostu myśli o swojej firmie. To wtedy z pewnością warto robić coś więcej niż tylko studiować, ale coś więcej niż tylko studiować nie znaczy tylko się bawić, ale też szukać swoich ścieżek rozwoju, uczestniczyć w różnego rodzaju możliwościach, które daje uczelnia, spotkaniach, warsztatach, ale też szukać grup ludzi, które robią podobne rzeczy, to o czym trochę już dzisiaj było, żeby móc sprawdzić swoje pomysły biznesowe, sprawdzić swoje możliwości jeszcze studiując. Okay. Ja bym do tego dodał, że studia to jest taki czas, bym powiedział, formacyjny i wydaje mi się, że takie mega ważne w tym okresie, albo nawet później, jest to, żeby rzeczywiście poświęcić taki świadomy czas i rozkminić sobie, czego my oczekujemy od życia, no w tym przypadku zawodowego, tak? W sensie, co chcemy osiągnąć później. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie wiem, za 4-5 lat obudzimy się w pracy, gdzie no stwierdzimy, że nie rozwijamy się, gdzie praca, która nam nie przynosi żadnej przyjemności. Pewnie będziemy mieli kredyt na głowie, więc nasze opcje i możliwości będą ograniczone. Więc bardzo ważne, żeby tą karierę w pewnym sensie świadomie kierować i wybierać, tak? I teraz w jaki sposób to zrobić? Skąd mamy wiedzieć, co potencjalnie moglibyśmy robić w życiu? No, chyba najlepsze jest właśnie na przykład chodzenie na konferencje. Trzeba bardzo dużo czytać. Nie wiem, jak dużo osób tutaj na przykład regularnie czyta Hacker News, ale to jest na przykład bardzo dobre miejsce do tego, żeby się dowiedzieć, co potencjalnie można robić później w życiu. No i jak już się nad tym w pewnym sensie jakiś kierunek sobie ustalimy, no to stąd naturalnie wyjdzie, powiedzmy, to, czego powinniśmy się nauczyć w trakcie studiów. To mogą być rzeczy, które będą na studiach. W wielu przypadkach pewnie tak nie będzie, ale teraz jest mega dużo materiałów w necie, żeby się tych rzeczy nauczyć, tak? Nie wiem, jest co najmniej kilku takich absolutnie najlepszych informatyków, których ja kiedykolwiek poznałem, to są goście tak naprawdę, którzy się nauczyli sami, tak? Jedni studiowali, nie wiem, dziennikarstwo i politologię i pomimo tego są niesamowici, inni w ogóle studiów nie zaczęli, do tego są dużo lepsi niż wiele osób po informatyce. Także ja bym zachęcał do tego, żeby rzeczywiście zastanowić się i rozkminić, co chce się robić w życiu. Ja bym do tego dodał, co mówiłem też na prezentacji odnośnie tego znalezienia tej pasji, bo to dużo zmienia, jak patrzymy na to, czym będzie dla nas praca tak naprawdę. Czy praca będzie dla nas czymś, co zaczyna się o 9, kończy o 17 i w ogóle najlepiej, żeby to piątek to jest najlepszy dzień w tygodniu. Czy też faktycznie będziemy robić coś, co lubimy, i ten czas, który spędzimy w pracy, będzie czymś takim przyjemnym, tak naprawdę nie będziemy pracować. Nie? Fajnie jest otaczać się ciekawymi ludźmi na pewno w czasie studiów, czyli chodzić na różne spotkania, czy to takie konferencje, tak jak Piotr mówił, i rozmawiać z ludźmi, którzy
już gdzieś pracują, już coś robią i mogą powiedzieć, jak to z ich perspektywy wygląda. Na pewno jest jakieś wartościowe. To do tego wszystkiego chyba dodałbym tylko kwestię świadomego budowania swojego portfolio tak naprawdę, ponieważ zaraz po studiach, jeżeli byśmy szukali pracy, no to praktycznie na dzień dzisiejszy, przynajmniej w branży IT, trzeba koniecznie pokazać to portfolio, co się stworzyło podczas studiów. Więc no jest kilka sposobów na to, jak można takie portfolio zbudować. Z jednej strony można inicjować samemu projekty, no najlepiej takie, jak Michał wspomniał, do których czuje się pasję, ale tak samo uczestnicząc w konferencjach, bądź też w jakichś dodatkowych warsztatach, można spotkać ludzi, którzy już pracują nad czymś. Albo hobbystycznie, albo być może już zawodowo. I przy okazji właśnie takich spotkań dobrze jest się zorientować, w jakie projekty można się zaangażować, które są w jakimś stopniu zbieżne z kierunkiem, w którym chcielibyście potem pracować. Także uczestniczenie w takich projektach, najlepiej w niewielkich, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo ukończenia ich i pochwalenia się czymś działającym. Ja myślę, że to jest kluczowa sprawa i z perspektywy pracodawcy no przede wszystkim na to patrzymy. Czym możesz się pochwalić? Co ukończyłeś? Co osiągnąłeś? Także projekty, portfolio projektów jest takim elementem. Znaczy, my tak teraz mówimy o tym, powiedzmy, jaką ścieżkę wybrać i być może nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak to jest ważne. Jak sobie pomyślimy o tym, że praca w przyszłości to jest jakieś 40% naszego życia, wtedy, kiedy jesteśmy tak na szczycie naszych możliwości takich mentalnych i intelektualnych, to robienie czegoś takiego niefajnego w tym czasie i tak naprawdę realizowanie się poza jest w sumie, ja bym powiedział, słabe. Nie? W sensie dlatego warto gdzieś szukać tej pasji, o której Michał mówił, i tego, żeby robić te rzeczy, które się chcą, bo ja nie, takich rozmów czy rekrutacyjnych, czy takich na temat kariery odbyłem już dużo i nie macie pojęcia, jak często się słyszy na zasadzie takiej, no na studiach było najwięcej Javy, więc w sumie w to dalej później poszedłem. W sumie moja pierwsza praca, to tam mój kolega pracował, powiedział mi, że jest w sumie spoko i no i do tego łatwo się dostać, więc tam byłem, później jakiś rekruter do mnie podbił, tam byłem w drugiej pracy, no i to jest wszystko takie mech. Znajdźcie sobie coś takiego, co rzeczywiście będzie wam sprawiało dużo radochy. To tym sposobem przyszliśmy jakby o krok dalej, tak? Bo tutaj paneliści powiedzieli o tym, co warto zrobić, jak jesteśmy na studiach. No i dochodzimy na tą rozmowę rekrutacyjną, tak? Do tego potencjalnego pracodawcy. Jakie są jego wymagania? Z waszego doświadczenia, czego taki pracodawca oczekuje, tak, żeby ta rozmowa nie wyglądała tak, jak Piotrek mówił. Okej, ja zacznę. Więc tak, może zanim powiem, czego my jako pracodawcy szukamy wśród ludzi, którzy mają dołączyć do zespołu, może powiem, że ważne jest też to, czego wy szukacie na tej rozmowie, tak? W sensie, jak wy wiecie, czego oczekujecie. Inaczej, rekrutacja to jest tak naprawdę działa w dwie strony, tak? To nie jest tak, że idziecie na rekrutację po to, żeby się przypodobać i żeby ktoś podjął decyzję, czy wy się nadajecie do tej organizacji, czy nie. To działa też w drugą stronę, tak? W sensie wy jak wiecie, czego potrzebujecie, macie tam pójść przygotowani i wiedzieć, czego chcecie się dowiedzieć i w jaki sposób to zrobicie, nie? I rzeczywiście wypytywać i grillować tych rekruterów czy osoby w firmie, żeby się dowiedzieć, czy to jest miejsce dla was, okej? I jeżeli, nie wiem, nie byliście na wielu rozmowach, nie zastanawialiście się nad tym, to tak z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, dla mnie zawsze były dwie rzeczy ważne, tak? Jedna to są liderzy w firmie, bo niezależnie od tego, jak fajne jest biuro i jak ciekawy jest projekt, jeżeli liderzy są, nie są rozkminieni albo podejmują złe decyzje, albo nie wiem, dają dużo obietnic i z niczego się nie wywiązują, to tak czy inaczej wasza praca prawdopodobnie jest pełnie na marne. Także to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest produkt albo no, to, nad czym ta firma pracuje, tak? Czyli, bo powiedzmy na rozmowie wam narysują rekruterzy ładny obrazek, wejdziecie na stronę, są ładne screenshoty, ładnie zrobiona strona i wydaje się, że jest świetne miejsce pracy, ale tak naprawdę takim jedynym namacalnym dowodem tego, jak działa ta firma, jakiej jest jakości, jest to, jaką, to co do tej pory wyprodukowali, więc warto patrzeć na to. I wracając tak jakby do tego, czego my szukamy, jeżeli chodzi o programistów,
to wydaje mi się, że są dwie takie ważne rzeczy. Jedna to jest zrozumienie, czyli nie tylko wiedzieć, w jaki sposób skorzystać z danej biblioteki czy z danej technologii, tylko rzeczywiście rozumieć, jak ona działa, tak? Żeby nie było tak, że wszyscy korzystamy ze słowników, że nie wiemy, jak działa, powiedzmy, nawet funkcja haszująca, do czego ona służy, tak? To są te rzeczy, które wydaje mi się najbardziej odróżniają świetnych programistów od tych średnich albo słabych, tak? Czyli to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka szeroka wiedza, niekoniecznie głęboka, ale bardzo szeroka, tak? Bo jeżeli, nie wiem, w rejsach robimy przez 5 lat i nic innego nie robimy, to tak naprawdę, gdy później stajemy przed problemem, to mamy bardzo taki ograniczony słownik tego, co możemy zrobić, tak? Jakie mamy możliwości rozwiązania tego problemu. Więc ja bym zwrócił uwagę na te dwie rzeczy. Powiem trochę, jak wygląda taka rozmowa rekrutacyjna w inkubatorach, chociaż ona pewnie mocno odbiega od waszych doświadczeń, co mam nadzieję być może tutaj zaprocentuje. My rekrutujemy osoby, które chcą od początku prowadzić swoje własne projekty. Działamy na zasadzie alternatywy dla działalności gospodarczej. Przychodzicie do nas, mówicie, mam pomysł na biznes, chcę robić to i to, na przykład na biznes w branży IT, bo takich startupów mamy najwięcej. I co dalej? I dalej działa to trochę podobnie, jak ty mówiłeś, czyli rozmawiamy wspólnie o tym pomyśle, patrzymy, czy jest w nim potencjał na tyle duży, żeby z pomysłu, projektu takiego wstępnego dało się wybudować biznes. A żeby się dało to zrobić, to trzeba pomyśleć, jakie mamy zasoby, co będziemy sprzedawać, jakie usługi, jakie produkty i komu i jaki model biznesowy do tego potem wybudować. I tak naprawdę to, czego jakby my oczekujemy, czy ja oczekuję, spotykając się z kimś, kto przychodzi i mówi, mam pomysł na biznes, chcę spróbować, to mówię, super, tylko opowiedz o nim trochę więcej, pomyślmy, jak ten startup wybudować, żeby ten pomysł się udał. Bo nie jest łatwo u nas, znaczy, bo nie jest trudno otworzyć takie przedsięwzięcie, nawet z nami, wystartować. Możliwości, jak mówił Michał, na swojej prezentacji jest wiele, bo jak tutaj siedzicie na sali, to założy się, że kilkanaście pomysłów startupowych pewnie gdzieś tam już jest. Natomiast sztuką jest potem, żeby przekuć to w firmę, w biznes, żeby to po prostu działało, funkcjonowało i zarabiało. I do tego też i tutaj absolutnie podpisuję się pod tym, co mówiliście. Konieczna jest pasja, bo ona bardzo, bardzo pomaga. Ja bym jeszcze do tego dodał, co Piotr mówił, że tak naprawdę to, że ktoś zna jakąś jedną technologię, to jest mniej ważne niż to, że ktoś ma podejście do tego, w jaki sposób uczy się nowych rzeczy i to, w jaki jest w stanie podejść do rozwiązania problemu. Czyli zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o programistów, to jest możliwość, umiejętność rozwiązywania problemu i ta wiedza szeroka, o której mówiłeś, ma bardzo duże znaczenie tutaj, nie? Że ma taką ten zwany model T-shape, że dosyć szeroko wiemy o wielu rzeczach, ale jesteśmy gdzieś specjalistami. Natomiast poza tymi umiejętnościami technicznymi, że ktoś faktycznie jest w stanie rozkminiać techniczne problemy, co też nie jest jakoś powszechne, to duże znaczenie ma też osobowość osoby i to, jak się z nią rozmawia, jak się buduje w zasadzie, nie wiem, jakby to nazwać, takie pewne podejście do życia i pracy w grupie. Dlatego, że z ludźmi, którzy dobrze się pracuje w grupie, nie ma problemu, żeby ich wziąć, jeżeli chcą, przeszkolić na inną technologię. To jest jeden z najmniejszych problemów. Natomiast jak ktoś jest słaby w pracy zespołowej, czy też kwestia jest nastawienia do tego, w jaki sposób podchodzi do drugiego człowieka, to jest bardzo ciężko zmienić. I to attitude, takie nastawienie, wydaje mi się nawet ważniejsze niż jakieś techniczne umiejętności w wielu wypadkach. Chyba już nic nie dodam. Praktycznie z mojej perspektywy tylko podsumuję, to jest przyjście z portfolio, pokazanie czegoś, co się ukończyło, odpowiedni attitude, umiejętność pracy w grupie, pasja do tego, co się robi i to bardzo widać między innymi po tym, jakie hobby ktoś ma, czym się zajmuje po pracy. Jeżeli ktoś pracuje już na przykład w jakiejś firmie i w domu
powiedzmy po pracy nie zajmuje się już w ogóle rzeczami związanymi z informatyką, z programowaniem, no to gdzieś ta pasja jednak ucieka i no jest tam duży potencjał na to, że to nie będzie działać. Także no chyba nic nie dodam. To teraz takie wydaje mi się trochę trudniejsze pytanie. Jesteśmy już na tej rozmowie rekrutacyjnej. Powiedzieliście o wielu ważnych rzeczach, które ten człowiek powinien przedstawić, ale pojawia się pytanie, jak on to może zaprezentować, tak? Bo możemy sobie wyobrazić taką rozmowę, że przychodzi ten potencjalny absolwent uczelni, no i pada pytanie, co potrafisz, co umiesz zrobić? I on mówi, że no jestem inżynierem. No to dobrze, że jesteś tym inżynierem, ale co z tego wynika? Jakie masz umiejętności, tak? No jestem inżynierem, skończyłem studia inżynierskie. Więc żeby to tak nie wyglądało, tak? Pytanie, nie wiem, w zależności od jak u was to wygląda w firmach, ile ta rozmowa trwa, ale co ten człowiek może zrobić, tak? Czy on ma opowiedzieć, nie wiem, właśnie o swoich pasjach, o hobby, czy może coś przedstawić w trakcie tej rozmowy? Pewnie wszyscy słyszeliśmy, jak wyglądają, nie wiem, rekrutacje w Google, w Amazonie, czy w jakichś innych dużych firmach. Jak to w praktyce wygląda u was? Nie wiem, czy wszyscy będą w stanie się wypowiedzieć, ale jeżeli ktoś by mógł zdradzić. Ja może zacznę. Więc trochę nawiązując do kwestii, które już powiedzieliśmy, u nas na przykład taka rozmowa odbywa się co najmniej z trzema osobami z naszej firmy i ja osobiście, gdy rozmawiam, to staram się bardziej zainteresować tak jakby faktycznie tą osobowością, pasjami, hobby, tym jak się z tą osobą rozmawia i też czy i w jaki sposób przedstawia swoje oczekiwania co do nas jako pracodawcy. Jeżeli ktoś nie ma do mnie żadnych pytań i tylko tak jakby opiera się na informacjach, które my przekazaliśmy podczas tych rozmów, no to wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało, tak? Jednak szukamy osób, które są kreatywne, dociekliwe, potrafią rozwiązywać problemy, więc w jakiś sposób też powinny zwracać uwagę na to, jakie prawdopodobnie jest to środowisko pracy, w którym będzie pracował, więc bo tak naprawdę wszyscy tworzymy to środowisko i osoby, które powiedzmy tak obojętnie będą podchodzić do całej firmy, do swoich kolegów, do tego, jak się tam pracuje, no nie będą chyba odpowiedniej wartości, tak jakby w budowaniu dobrej atmosfery wkładać. Także no ja przede wszystkim pod tym kątem chyba patrzę, czy jest ta pasja, czym się zajmuje, czy potrafi się na swój temat dobrze wypowiedzieć. Natomiast to, czy już na przykład ktoś jest introwertykiem czy ekstrawertykiem, to jest drugorzędna sprawa. Tak naprawdę ktoś musi mieć w sobie to coś. Znaczy, ja bym do tego dodał, że bardzo ciężko jest poznać osobę w ciągu jednej rozmowy rekrutacyjnej, bez względu czy ona trwa 2, 3, 4 godziny. I na pewno rzeczy, które może ktoś zrobić przed taką rozmową, to zwłaszcza jeżeli firma, w której chce pracować, jest mocno zaangażowana w lokalną społeczność, w lokalne spotkania, to żeby uczestniczyć w tych spotkaniach, bo w ten sposób pozwoli się sobie siebie poznać innym osobom. I jeżeli będzie brał udział w warsztatach, które są organizowane w jakimś coding dojo, czy to są techniczne, czy to są umiejętności miękkie, to na tych warsztatach jest dużo lepiej siebie pokazać, niż tylko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Znaczy ja się tutaj zgadzam bardzo z Arkiem, tak? Dla mnie największym wyznacznikiem tego, kim jest osoba, z którą rozmawia, to są nie pytania, jak ona odpowiada na moje pytania, tylko jakie pytania ona mi zadaje. To pokazuje tak naprawdę, jak bardzo dociekliwa, jak dużo chce wiedzieć ta osoba, jak bardzo rozkminiona jest, tak? To jest jedna rzecz, no i wydaje mi się najważniejsza, tak? W sensie my oczywiście też na rozmowach staramy się poznać człowieka, zadajemy pytania, co dla niego jest ważne i tak dalej, ale najwięcej pokazuje to, jak ta osoba
pyta o te rzeczy, które są dla niego ważne, ale też dopytuje o rzeczy, o których my rozmawiamy, tak? Na jakim poziomie jest ta rozmowa, także tutaj w zupełności się zgadzam. Nie wiem, czy bym powiedział, że musi mieć to coś, bo to jest, znaczy ja bardzo nie lubię takich, powiedzmy, nieokreślonych rzeczy. Wydaje mi się, że tak samo jak osoba idąca na rozmowę, taki rekruterzy powinni wiedzieć dokładnie, co starają się na niej ustalić, jakich cech szukają i zadawać tak pytania, żeby po tej rozmowie wiedzieć, czy na przykład kwestia pasji, tak czy nie. Na przykład kwestia motywacji, której szukamy, jest taka, czy jest inna, tak? Czy ta osoba jest bystra, tak? Czy zrobiła coś wcześniej? Te rzeczy musimy wiedzieć po rozmowie, no i no musimy iść z takim planem, żeby się tego dowiedzieć, tak? Dodam coś, co jest może bardzo oczywiste, ale z praktyki tutaj różnych warsztatów organizowanych dla studentów okazuje się, że wcale takim nie jest. Dbajcie o to, żeby mieć dobrze napisane CV, żeby mieć zdjęcie takie jak należy, portfolio uporządkowane jak należy, bo czasami jak pokazujemy pasję, pokazujemy emocje, pokazujemy jak mocno jesteśmy rozkminieni w tematach technologicznych, a trafimy na pracodawcę, który będzie wymagał papierów, no. On po prostu będzie chciał zobaczyć, jak ktoś się zaprezentuje też w ten sposób. Także dbajcie, tak mi się wydaje, bo panowie mają większe doświadczenie w rozmowach rekrutacyjnych, ale wydaje mi się, że ważne jest też to, żeby ten wizerunek był spójny, żeby nie było tak, że co innego dostaniemy mailem, co innego dostaniemy z informacji od osób, które na przykład już z tą osobą rozmawiały, a na rozmowie okaże się, że jest jeszcze coś innego. Co w tej sytuacji zrobić? Wydaje mi się, że jedna bardzo ważna rzecz jest taka, żeby być zupełnie szczerym podczas tej rozmowy. Jest cała masa podręczników, które mówią, w jaki sposób, powiedzmy, opowiedzieć o swojej wadzie tak, żeby wyglądała jak zaleta. Uważam, że to jest zła rzecz, w sensie, że nie powinniśmy tego robić i nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć, że no, tego nie umiem robić, tak, ale za to potrafię jakieś inne rzeczy i to już tam sobie rekruterzy się o tym dowiedzą. Dużo więcej ja wyniosę z tej rozmowy, wiedząc, że rozmawiałem z osobą, która nie oszukiwała mnie, tylko była szczera ze mną, tak. I ja też jestem szczery, tak. Powiedzmy, ja nie będę kolorował, jak wygląda sytuacja w firmie, jeżeli są rzeczy, które możemy poprawić, to też o tym powiem, tak. Ostatecznie to ma polegać na tym, żebyśmy zbudowali jakąś taką udaną relację przez następnych ileś lat, tak. Nie da się tego zrobić, wciskając sobie kit nawzajem. Także to by tylko było. Tutaj Ania powiedziała o tym, że należy spójnie budować swój wizerunek. Kamil w trakcie prezentacji mówił, że żyjemy w erze post-snowdenowskiej. To ja zadałem takie pytanie, czy sprawdzacie na przykład, nie wiem, Facebooka kandydata przed rozmową rekrutacyjną, jakie tam ma zdjęcia, co robi, jak buduje swoje visibility w sieci, czy to są tylko takie opowieści i firmy tego nie robią? Znaczy, jeżeli wychodzi gdzieś tam w serczu, to patrzę, ale nie patrzę na zasadzie takiej, żeby to oceniać, tak? Znaczy widzę, żeby przynajmniej na przykład zobaczyć twarz. My na przykład na CV-ki nie patrzymy prawie wcale, tak? Także takie rzeczy, jak możemy zobaczyć, to tak, ale to nie jest, że jeżeli ktoś rzucił głupie zdjęcie, to znaczy, że nie powinniśmy z tą osobą porozmawiać, bynajmniej nie. No, ale powiedzmy, to, co możemy znaleźć w necie, to jakie ma osoba prezentację na SlideShare, co ma na GitHubie i tak dalej, to są ważne rzeczy, o których później możemy porozmawiać na rekrutacji. Będzie o Facebooku też? Nie, ja pytam dlatego, że spotkałam się ostatnio z badaniami. Darku, przepraszam, bo to jest twoja rola, ale ja tylko jedną sprawę. Z badaniami, które mówiły, że na 10 firm 4 sprawdzają i teraz się zastanawiam, co odpowiecie. I w ilu procentach się będziecie mieścić? Znaczy, ja jak najbardziej przygotowuję się do takiej rozmowy. Czyli jeżeli ktoś pokazuje coś, jest publiczne w sieci, to znaczy, że jak najbardziej można to zobaczyć. Więc jak najbardziej sprawdzę, czy to GitHuba, czy ma jakieś stronę, czy ma gdzieś jakieś portfolio, co zrobił. Żeby tak jak mówił Piotr, jest o czym rozmawiać. Można zobaczyć, co ktoś robił nawet przez kilka lat wstecz. Czym się zajmował, to naprawdę pomaga do tego, żeby przeprowadzić sensowną rozmowę. Więc można to nazywać jakoś białym wywiadem, czymś takim. Natomiast jak najbardziej tak, to, czyli
Wniosek jest mniej więcej taki, że to, jaki buduje się wizerunek w sieci, to jest to wizerunkiem publicznym. Bez względu, czy to pracodawcy, czy to nie, ale jest to wizerunek publiczny. No tak, na sieci społecznościowe troszkę zaglądamy, może niekoniecznie akurat Facebook, chyba że jakoś przypadkiem. Bardziej patrzymy, czy na przykład ktoś ma już profil na LinkedInie. Nawet student może mieć przecież profil, pomógł pracować nad jakimiś fajnymi projektami. Być może był na konferencjach i znał już jakichś fajnych, ciekawych ludzi. Ale wydaje mi się, że to też mówi taką jedną rzecz nam, jako pracodawcy. W jakim, powiedzmy, można zobaczyć w jakimś sensie, jaki to jest typ osoby, czy dba właśnie o swój wizerunek i też jaki ma stosunek do wizerunku online, ponieważ tak naprawdę to w przypadku naszej firmy w jakimś sensie pracownicy budują wizerunek tej firmy. Więc jeżeli ja zatrudniałbym tylko osoby, które nie posiadają żadnego wizerunku online, nie byłbym w stanie sprzedać nic, bo tak naprawdę oferujemy swoje usługi, oferujemy doświadczenie naszych ludzi. Jeżeli oni nie będą posiadali swojego w jakimś sensie prywatnego portfolio na GitHubie, jakiegoś wiarygodnego profilu chociażby na LinkedInie czy innej sieci społecznościowej, no to ja, oferując taką osobę, w jakimś sensie przedstawiam tylko, nazwijmy to, materiały przygotowane przez moją firmę i ja tam mogę napisać wszystko, tak? I mój klient, no to jest chyba najmniej wiarygodne dla niego źródło, bo można tam nas myślać. Więc jeżeli ktoś tak naprawdę może się pochwalić jakimiś projektami open source, względnie ma udokumentowaną swoją historię kariery na internecie, no to dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie, jeżeli ja pozyskuję nowego klienta dla firmy i ten konkretny pracownik dla niego będzie pracował. Także no ja zwracam na to uwagę. To nie znaczy, że jeżeli ktoś nie posiada swoich profili nigdzie, że go nie zatrudnię. Ja tylko muszę dbać o to, aby no duża część osób, żebym zawsze mógł przynajmniej tą główną osobę, która będzie, powiedzmy, liderem na projekcie, żeby to była osoba, która posiada widoczność na internecie, bo inaczej sprzedaje kota w worku, tak jakby troszeczkę. Padło stwierdzenie, które jest związane z tematem naszej konferencji, czyli open source. To mam takie pytanie, jakie jest u was w firmach albo wasze osobiste podejście do rozwiązań open source, do udostępnienia kodu? Jak to wygląda? Bardzo dużo bibliotek, które się pisze, są udostępniane open source. Natomiast zdarzało się kiedyś w przeszłości, że byli klienci, którzy w umowach zawierali, że nie wolno takich rzeczy robić. Jest to w pewnym sensie zrozumiałe przy tym, jak jest płatne time and material basis dla klientów. Natomiast w miarę możliwości tak, dlatego że to jest z jednej strony bardzo dużo się czerpie z open source, przynajmniej my w technologiach tam Ruby on Rails, które robimy i nie tylko, to bardzo dużo czerpiemy z tego open source, więc zgodnie z tą zasadą, że powinno się dawać więcej niż się bierze, to chcemy taki, jeżeli jest tylko możliwe, to udostępniamy większość rzeczy na licencjach open source, ale nie zawsze jest tak możliwe, bardzo często przez umowy. My tak naprawdę tę decyzję zostawiamy twórcom oprogramowania czy startupom, które je przygotowały. Jest tak, że jeżeli zdecydują się udostępniać to na takiej licencji i będzie to jasno powiedziane, my się na to jak najbardziej godzimy. To jest związane trochę ze specyfiką tego, jak u nas funkcjonują firmy. One posługują się naszą osobowością prawną i od strony prawnej jakby AIP za to odpowiada. Natomiast oczywiście na rynku funkcjonują samodzielnie, odrębnie, mają swoje marki i jakby dbamy tylko, żeby wszystko było ok, żeby nic tam się nie podziało od strony prawa, ale takie rozwiązania też są. Pewnie nie w takim zakresie, ale są. Okej, no my jesteśmy firmą produktową, tak? W sensie
tworzymy produkt, ludzie z niego korzystają, mamy też dużą i silną konkurencję, więc to nie jest tak, że możemy wszystko wypuścić jako open source, bo wtedy tak naprawdę tracimy naszą ewentualną przewagę konkurencyjną, tak? Ale z tymi wszystkimi rzeczami, które tak naprawdę nie są naszą przewagą konkurencyjną, tak? To jest tak, że my nie widzimy problemu z tym, żeby wypuszczać je jako open source. No i nasi pracownicy, jeżeli tylko to nie jest właśnie coś takiego, co my uznajemy, nie wiem, na przykład jakaś tam mocno innowacyjna platforma do synchronizacji z komórkami, jeżeli to nie jest nic takiego, no to wypuszczamy takie rzeczy jako open source, tak? Znaczy to zależy od dewelopera tak naprawdę, bo jednak trochę pracy i wysiłku trzeba włożyć, żeby to doprowadzić do stanu, żeby można to było pokazać światu. No i teraz jest tak, że chyba tam na GitHubie mamy jakieś 70 kilka jakichś tam bibliotek albo projektów open source'owych. Jedne mniej popularne, inne w sumie całkiem popularne. No, więc jeżeli to tylko nie jest nasz competitive advantage, to jak najbardziej tak. Żeby nie wyszło, że u nas nie ma żadnych kontrybucji. Tak naprawdę muszę potwierdzić wszystko, że nasze podejście jest takie samo. I myślę, że z naszej strony chyba nie było sytuacji, jeżeli nie było oczywiście ograniczeń od strony umowy, nie było sytuacji, żebyśmy nie wspierali konkretnych programistów w ewentualnym udostępnieniu czegoś open source, ale tak jak powiedziałeś, no to głównie zależy od programisty. Ja nie mogę na siłę też wymuszać. Musicie tam wszystko wypuszczać, jakieś malutkie moduliki jako open source. Natomiast głównie sprowadza się to do jakichś takich pojedynczych funkcjonalności. Chyba jedyne systemy, jakie były wypuszczane, to tak naprawdę Michał chyba. Ale to bardziej w ramach własnej działalności, powiedzmy prywatnej, wypuszczam. A tak to po prostu małe jakieś funkcjonalności jak najbardziej też na GitHubie mamy. Jeszcze jedna rzecz, którą bym dodał, to z punktu widzenia firmy usługowej, wypuszczenie jakichkolwiek bibliotek na licencji open source, czy to MIT, jest jak najbardziej korzystne ze względu na finansowe. Bo to jest najłatwiejsza rzecz na to, żeby móc wykorzystywać jakąś pracę czy kod po raz ponowny. Nie? Jeżeli weźmiemy i zamkniemy jakieś rozwiązanie do jakiegoś klienta, wtedy mamy problem, żeby znowu ze względu na IP coś z tym zrobić. Dlatego dla nas dużo lepiej jest właśnie robić czy biblioteki jakieś generyczne, jeżeli gdzieś widzimy, żeby wziąć i upublicznić to na jako open source i dopiero potem wykorzystać w projekcie. Czy spotkaliście się z czymś takim, że nie wiem, pracownikom w firmie pozwala się w ramach godzin pracy tworzyć rozwiązania open source'owe, niezwiązane w ogóle z tym, co się robi komercyjnie? Był kiedyś taki pomysł na to. Nawet tam jakieś jedno czy dwie rzeczy powstały, też był dedykowany czas na to. Jednak w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z tego, ze względu na to, że był dosyć duży koszt tego. Jednak to dosyć duży koszt i raczej skupiamy się teraz na małych rozwiązaniach open source i nie tworzymy jakiejś specjalnej, dedykowanej, że tak jak kiedyś było w Google, bo z tego co wiem, to już nie jest, że jest jeden dzień w tygodniu, gdzie ludzie mogą robić open source. To jest tak, znaczy u nas nie ma takiej, bym powiedział, jasnej struktury albo, nie wiem, biurokracji pod tym względem, na zasadzie takiej, że coś można, czegoś nie można. Tak naprawdę ludzie robią, co chcą, tak? Z tym, że oczywiście oni się zobowiązują do jakichś tam rzeczy, które mają dostarczyć, tak? Jeżeli te rzeczy są dostarczone, to co oni robią z resztą swojego czasu, czy to jest open source, czy jakieś w ogóle zupełnie inne projekty, to jest ich wybór i ich decyzja. Także. Okej, okay, i teraz, jeżeli macie ochotę, każdy z was ma minutę, maksymalnie dwie, żeby powiedzieć coś, o czym chcielibyście zainteresować zebrane tutaj osoby. Jeżeli, nie wiem, poszukujecie obecnie pracowników, wiecie, jakie są możliwości zatrudnienia, to jest szansa, żeby to zrobić. Znaczy, jeżeli ja rekrutuję, tak? No, na przykład okay. Wasza firma. Okej. Okay.
No to jasne, jasne, że szukamy, tak? W sumie nie jesteśmy już małą firmą, ale takiej dominacji w naszej branży na rynku światowym tam kilkudziesięcioma osobami nie zrobimy. Potrzebujemy mieć większy i silniejszy zespół. Bym powiedział, że rekrutujemy w taki dosyć niestandardowy sposób, bo tak jak wspomniałem, tak, no, nie mamy sensu stricte menedżerów, więc ludzie muszą być samodzielni, muszą nie bać się podejmować decyzji muszą się nie bać brać odpowiedzialność na siebie, więc nie wszystkim to pasuje. No ale za to dzięki temu można się naprawdę szybko rozwijać i też produkt szybko rozwijać, bo jeżeli możemy podejmować decyzje, to nie ma jakichś tam spowolnienia biurokracją. A na jakie pozycje szukamy, to pewnie najlepiej pójść na stronę, bo w sumie tego jest sporo. A jak ktoś sobie wejść na stronę, to jest getbase.com/careers. Szukamy tak naprawdę wszystko: Ruby, Python, Android, iOS, Performance Engineer, DBA, DevOps, Security, QA, tak naprawdę wszystko, więc jeżeli chcecie później pogadać, to ja chętnie odpowiem na pytanie. W tej chwili, to jest, żeby dać jakiś kontekst, nie? Firma usługowa tutaj z Bielska. Na pewno szukamy programistów Ruby on Rails i to tak jak wcześniej była w zasadzie cała dyskusja na temat jakich wartości najbardziej szukamy, no to jest tam duża właśnie samodzielność i odpowiednie nastawienie do tego, do pracy w zespole. Tam jakieś te umiejętności komunikacyjne są w tym ważne, ale przede wszystkim pozycje, no to jest właśnie Ruby on Rails i w tej chwili to jest wszystko. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Tak. Tam w tył ja podejdę z mikrofonem, tak jest. Jak są jakieś programiści PHP, to ja też szukam. Okej, dziękujemy. Pytanie z przodu, tak? Tutaj było? To ja mam taką prośbę. Spróbujcie sobie tam gdzieś poszperać w pamięci i opisać jakąś osobę, którą żeście zatrudnili, ponieważ sprawiała wrażenie kogoś, kogo szukaliście. I do dzisiaj to pamiętacie, że to była bardzo dobra osoba, która się sprawdziła. Kto to był? Nie rozumiem, zatrudniliśmy kogoś, tak? I tak. Teraz nie pracuje z nami? Nie, pracuje z wami. Chodzi o to, tak? Że zrobiła bardzo dobre wrażenie. I co to było, co to była za osoba? A, jakie cechy, tak? Tak, jakieś cechy. Jeżeli chodzi o te techniczne, to już powiedziałem, tak? Zrozumienie i szeroka wiedza. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to jest tak, że patrzymy na coś, co my nazywamy team fitem, czyli to, w jaki sposób się komunikujemy. Na rekrutacji zwykle pójdziemy sobie ze sobą albo na kolację, albo na piwo, tak po prostu, żeby się lepiej poznać. Także to jest jedna rzecz, nie najważniejsza. Ważna jest też motywacja, tak? W sensie, jeżeli jest ktoś, kto na przykład jest mocny technicznie, ale tak naprawdę dla niego motywacją do pracy jest to, żeby pisać piękny kod i po raz 10 refaktorować to samo, żeby to było piękne i tak dalej, to nie jest dobra motywacja do tego, żeby dołączyć do nas, tak? My szukamy osób, które chcą mieć, my to nazywamy impactem, tak? Czyli że chcą mieć takie poczucie, że jak oni coś napiszą, to trafi do tysięcy ludzi i zrobi im robotę, tak? I ułatwi im życie. Gdy są tego typu osoby, no to one później też świetnie podejmują decyzje w trakcie tam trwania projektów i prowadzą projekty same. Tak, także no, zwróciłbym na te rzeczy uwagę. Tak, jest pytanie, okej. Okay. Chyba, że ktoś, to może Michał odpowie w międzyczasie na to wcześniejsze. Znaczy, ja teraz jeżeli mam w pamięci, to jest jedną osobę i tak... Niekoniecznie jest tak, że na początku zapowiadało się, że aż tak daleko ta osoba dojdzie.
Natomiast było widać dosyć sporo determinację w tym, co robiła. Spore zaangażowanie w to, co robiła, mimo bardzo młodego wieku. I choć tam inwestycja, powiedzmy, była tak mniej więcej rok, półtorej, może nawet dwa lata, to naprawdę efekty są niesamowite. I ta determinacja, która była u tej osoby, pokazywała, że ona wtedy być może nie była aż tak tego świadoma, spowodowała, że naprawdę w ciągu tych roku, dwóch lat zrobiła niesamowity postęp. I to było coś niesamowitego, nie? Więc ta determinacja, którą widać o tym, że ktoś do czegoś dąży, jest jakimś takim też wskaźnikiem. Ja mam takie pytanie. Jaki jest państwa firm może stosunek do ludzi, którzy bardziej interesują się, nie wiem, powiedzmy, takimi nowszymi technologiami? No mam na przykład na myśli Node.js czy coś w tym stylu, bo wiadomo, PHP to od wielu lat istnieje na rynku i dużo aplikacji webowych można na nim stworzyć, a Node.js jest właśnie stosunkowo nową technologią, więc chciałbym poznać państwa stosunek do ludzi, którzy no, w JavaScriptie w sumie piszą po stronie backendu. Znaczy, jeśli chodzi o mój taki bardziej może osobisty stosunek, to friends.lend.friends.do.not.js. Więc ja ogólnie mam jakiś taki negatywny stosunek do JavaScriptu jako języka. Natomiast jeśli chodzi o samo nastawienie do nowych technologii, no to ta firma tak naprawdę zaczęła się w 2005, 2006, gdzie rejsy były czymś, czego w ogóle nikt prawie nie używał Rubiego, więc jak najbardziej. Natomiast warto wypatrywać takich technologii, ale trzeba przy nich być ostrożny. Okay. Ja akurat JavaScript bardzo lubię. Okej, okay. Nie jest tak, znaczy nie mamy w tym momencie JavaScriptu na backendzie, tak? Na backendzie mamy Rubiego i Pythona, ale sam fakt tego, że ludzie się interesują tym i robią tego typu rzeczy, to jest no naprawdę super rzecz, tak? Gdzie to bardzo mocno pokazuje, czy ktoś rzeczywiście ma zajawkę na programowanie, czy nie. To, czy będziemy mieli Node.js-a w przyszłości, no zobaczymy. To jest tak naprawdę decyzja technologiczna i no to jest ważna decyzja tak naprawdę później w przyszłości firmy, tak? My nie jesteśmy firmą usługową, że powiedzmy mamy projekt, który trwa jakiś czas, kończy się i bierzemy nową technologię do nowego projektu, tylko musimy myśleć w dłuższej perspektywie, tak? Teraz jest tak, że myślimy nad wprowadzeniem nowych technologii do naszego backendu i patrzymy też na takie, bym powiedział, nowe jak Scala czy Clojure, ale Node.js na razie tam się nie pojawia. Node.js ma trochę inną charakterystykę.